Ponieważ Państwa interesuje nam pierwsze lata XX wieku, proszę zobaczyć właśnie w tym miejscu, w środkowej części kompleksu, został w tym korytarzu, została zaaranżowana taka przestrzeń, w której byli przetrzymywani więźniowie z wyrokami śmierci. Ci, którzy oczekiwali na powieszenie na stokach Cytadeli. Te cele przedśmiertne, oczywiście prezentacja multimedialna, która tutaj jest, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nikt tutaj nie trzymał nieszczęśników w klatkach uwieszonych u sufitu. No ale ponieważ młodzież jest teraz pokoleniem, które obrazkowość historii ceni ponad wszystko, to tutaj pozwolono sobie właśnie na taką interpretację, nie ostatnią, także proszę tutaj, no, nie wiem, łaskawie podchodzić do tych naszych animacji, które no, mogą być uznane za kontrowersyjne. Ale istotne jest to, żeby mieć świadomość, że cel przedśmiertny, proszę zobaczyć, były pozbawione okien, absolutne minimum, jeżeli chodzi o wyposażenie. Nawet świeca, która znajdowała się w piasecznicy, nie była po to, żeby rozjaśnić ostatnie godziny nieszczęśnika, tylko po to, żeby żandarm, który tutaj odbywał służbę, mógł w sposób swobodny sprawdzać, co też w celi się dzieje. Cela kiepsko wentylowana, no ale z drugiej strony dobrostan takiego nieszczęśnika naprawdę nie był. Pilnowanie jego nie było w niczym interesie. Wykoncypowano, że stworzenie takiego korytarza w środkowej części budynku, który ma kształt litery C, będzie nieźle wpływać na innych więźniów, którzy przeprowadzani z wschodniego do zachodniego skrzydła bądź odwrotnie, przechodząc właśnie takim korytarzem ze świadomością, że za drzwiami są ludzie, których życie już niebawem się skończy, no to być może właśnie ta myśl będzie istotną, jeśli chodzi o właśnie bardziej szczegółowe i zaangażowane, nie? Zaangażowane opowiadanie podczas śledztwa o kontaktach i wiem, o ludziach, z którymi współpracowali. Ponieważ konspiracja, różne formy konspiracji były właśnie tym rodzajem aktywności i działalności, która mogła doprowadzić do osadzenia w 10. pawilonie, mamy tutaj taką przestrzeń, która zaaranżowana oczywiście jest w sposób bardzo luźny, ale to oczywiście drukarnia, bo wiadomo, że komportowanie oraz prowadzenie druków ulotnych było tym takim najpopularniejszym sposobem komunikowania się, to dotarcie do jak najszerszej grupy społecznej. Właśnie w ten sposób mogło być realizowane. Tutaj mamy maszynę drukującą bostonkę, tutaj potężną kasę improwizatorską z gilotyną. Biureczko, które wygląda niepozornie, jest meblem, które mogło ratować życie tego, który miał w swoim mieszkaniu wiele nielegalnych materiałów, bo nafaszerowany jest ten mebel z krytkami. Tutaj ta część, niestety nie potrafię tego wyciągać, natomiast jest tam jakiś taki sprężynowy mechanizm, który pozwala wysunąć taką długą szufladkę. Oczywiście te masywne nogi są też wyprążone w środku i tam można było upchnąć dosyć dużo materiałów drukowanych, a w tym meblu kopię tego, co znajduje się w przestrzeniach archiwalnych naszego muzeum. No i cóż, ta fotografia przypomina o tym niesłychanym, intensywnym obudzeniu społeczeństwa polskiego o potrzebie brania udziału w manifestacjach. Oczywiście to są te nazwiska, które my znamy, do których mamy absolutną pewność, że faktycznie ci ludzie zostali
stracenie na sadawce tabeli. Postulat kolonizowania Syberii nie jest już dla Rosjan tak istotny po 1905 roku, jak wcześniej. Wcześniej 10 pawilon często był nazywany przedsionkiem Syberii, bo tych młodych, silnych mężczyzn, którzy szli do powstania, ich wyroki śmierci często, naprawdę wyjątkowo często zamieniano na wieloletnie wyroki ssyłki bądź katorgi, właśnie po to, żeby zyskać taką siłę, żeby móc korzystać z tych złóż naturalnych, które Syberia odkwitowała i odkwituje. Po 1905 roku machina śmierci, która tutaj działa, nabiera rozpędu. Tutaj mam kolejną animację, która też absolutnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Esplanada, czyli ten pas ziemi otaczający cytadelę, był swego rodzaju łysą górą. Może proszę mi wybaczyć takie kolokwialne określenie. W każdym razie tutaj na drzewach absolutnie nikogo nie wieszano, podawano szubienice, odbywały się egzekucje. Taką bodaj najsłynniejszą egzekucją, jaka się tutaj odbyła, to ta z 5 sierpnia 1864 roku, kiedy zginął ostatni dyktator powstania i czterech członków jego rządu. Jan Jezierański, Rafał Krajowski, Roman Żuliński, Józef Toczyski. Z całą pewnością Państwo wiedzą o tym, że na tej egzekucji, czy tej egzekucji przyglądało się blisko 30 tysięcy mieszkańców Warszawy. Część przyszła z własnej woli, a reszta została przypędzona kozackimi nachajkami, bo Rosjanom chodziło o to, żeby bardzo wyraźnie pokazać Polakom, że czas buntu się skończył definitywnie i ostatecznie. To było naprawdę absolutnie przejmujące wydarzenie, dlatego że tych skazani wywożono. Od bodaj 9 rozpoczęło to wywożenie pojedynczo tych nieszczęśników. Rałgut zawisnął na szubienicy jako ostatni kwadrans po godzinie 10. Było tak, że traceni tutaj więźniowie wisieli na szubienicy do zmroku. O zmroku byli odcinani, układani na wozie i przewożeni w niewiadomym miejscu. Potem okazało się, że wyroba dla tych ludzi, którzy byli pozbawieni życia na sadawce cytadeli, była fosa cytadeli. Podąża się tutaj do nas od Wisłostrady przez Bramę Straceń, to trzeba wybrać takimi dosyć stromymi schodami. W połowie tego traktu, po jednej i po drugiej stronie są podwójne rzędy krzyży. To jest symboliczny cmentarz. Tam znajdują się szczątki, które zostały znalezione podczas prac wykopaliskowych prowadzonych w okresie międzywojennym. Te szczątki ludzi, które zostały znalezione w kosie cytadeli, zostały tam złożone. Jeśli chodzi o relikty dawnych czasów, to też idąc właśnie po schodach do Bramy Straceń, po prawej stronie, zobaczą Państwo taki obelisk z wmurowanym kawałkiem szubienicy. To było miejsce, w którym wieszano więźniów 10 pawilonu po 1886 roku. Wcześniej bardziej chodziło o teatr. Wobec tego tą scenę, jaką dawała Esplanada, wykorzystywano po to, żeby bardzo szeroko pokazywać, co grozi za to trąbnym poddanym cara, jeśli będą spiskować. Ważne było to, żeby właśnie mogła być szeroka publiczność. Potem to już nie było takie ważne. Także absolutnie przejmujące. Być może uwagę pani zwrócił fakt, że nie ma tutaj kobiecych imion. Rzecz kojąca, to w dużej mierze można zawdzięczać ten fakt temu, że pomimo tego, że często wśród aresztowanych były kobiety, to taki postulat realizowany przez następcę cara Mikołaja I, Aleksandra II, który chciał uchodzić ze światowego, europejskiego, światowego, bardziej światowego formatu władca, było to, że uznał, że nikomu z rządzących, z władców chwały nie przeniesie.
jak będą furkowały kobiece spódnice na szubienicach. A przecież kobieta skazana na katalogę bądź zsyłkę też zwykle ma na tyle przyzwoitości, żeby dosyć szybko umrzeć w związku z trudami podróży. Ale wcześniej czeski system penitencjalny radził sobie też z kobiecym problemem, weźmy to oczywiście w cudzysłów, w ten sposób, że funkcjonował cennik. Można było taką nieszczęśnicę, doskonale Państwo pamiętają, że w XIX wieku kobiety o sobie nie stanowiły. Wobec tego, same o sobie, wobec tego stworzono cennik, który dawał możliwość krewnym kobiety, to by ją wykupić, bo takie zwolnienie z win i w ogóle bez żadnych tam obciążeń finansowych, potraktowanie, zakończenie spraw absolutnie nie wchodziło w grę. Natomiast jak rodziny było na to stać, była w stanie się zorganizować, to taką nieszczęśnicę można było właśnie odbić tutaj z kazamatu. Często było też tak, że jak trafiały tutaj małżeństwa, oczywiście nie było przywileju spędzania tego czasu wspólnie w celi. Zresztą więzienie znajdujące się na terenie wojskowym absolutnie nie było przygotowane do tego, żeby kobiety tutaj były przetrzymywane. Nawet prozaiczna kwestia przeprowadzenia rewizji. Kobiety, jeśli były lepiej urodzone, mogły oprotestować pomysł niedorzeczny właśnie przeprowadzenia rewizji. To było obyczajowo absolutnie nie do przyjęcia. Trzeba było tutaj szukać kobiet, które ewentualnie mogły właśnie na ten brak dystansu sobie pozwolić. Więc bardzo często też to śledztwo było tutaj prowadzone, żeby całą winę przerzucić na mężczyznę, a kobietę potraktować jako ofiarę miłości, która po prostu z przyzwoitości małżeńskiej była też uwikłana w jakąś działalność patriotyczną. No i oczywiście to rzeczy nie kończyło, bo trzeba było znaleźć kapitały, które oczywiście trzeba było tutaj uiścić, żeby móc właśnie kobietę jako tą, nie wiem, szczęśliwą ofiarę miłości też stąd wyciągnąć. Także dosyć to było osobliwe, no ale skutkuje dzięki temu brakiem tutaj kobiecych imion. Przejdziemy może teraz dalej. Powstanie styczniowe zaczęło się w kawiarniach, dlatego tutaj mamy zaaranżowaną taką przestrzeń, której oczywiście w XIX-wiecznym carskim więzieniu nie było. Ale twórcy tej wystawy postanowili odrębnić tutaj taką kameralną przestrzeń do spotkań. Takie kameralne przestrzenie są bardzo pożądane w instytucjach muzealnych. Wobec tego typu przestrzeń tutaj stworzono, a bronimy jej w ten sposób, że przecież życie w XIX-wiecznej Warszawie, to codzienne, toczyło się normalnym rytmem. Za murami cytadeli żyli ludzie uwikłani w swoją codzienność, a to, że faktycznie powstanie styczniowe rozpoczęło się w kawiarniach, to też fakt, dlatego że konspiratorzy spotykali się właśnie w tego typu miejscach. W kawiarniach dostępna była codzienna prasa, nie trzeba było ponosić kosztów, żeby właśnie taką prasę nabyć, a ten, kto wiedział, gdzie szukać, w szpaltach z ogłoszeniami były zaszyfrowane informacje, które ci, którzy, powtórzę raz jeszcze, wiedzieli, gdzie szukać, potrafili znaleźć. Zdarzało się, że dochodziło do aresztowań w przestrzeniach kawiarnianych. Musimy pamiętać, że Królestwo Polskie oplecione było gęstą siecią nie tylko jawnej carskiej policji, ale przede wszystkim tajnej. Ci funkcjonariusze byli wszędzie, doskonale wiedzieli, że w takich miejscach trzeba tylko dobrze nastawić ucha i potem dochodziło do aresztowań. Żeby się nie zdekonspirować, też zdarzały się takie dramatyczne sytuacje, które są oczywiście w literaturze przedmiotu opisane, że siedziało sobie kilku mężczyzn i deliberowało o przyszłości własnej i
i nagle jeden z nich wyprowadzany był pod ręce i ci, co zostali, żeby się nie zdekonspirować, zastygali. To też dramatyczna musiała być sytuacja. Ale przejdziemy dalej do tego, że czas na stronie. Chciałam tylko Państwu pokazać jedno węże założenie. Był koncept wybitnego fortyfikatora swoich czasów, generała Iwana Dena, który na rozkaz cara Mikołaja I stworzył plan tej potężnej twierdzy. Cytadela została zakomponowana na planie pięcioboku. Tutaj najdłuższy bok na Skarpie Wiślanej. Pierwszy etap prac to oczywiście po wysiedleniach, wyburzeniach, stworzenie tych potężnych wałów ziemnych wzmocnionych redutami. Materiał ziemny oczywiście tutaj przywożono, część pozyskano z fosy. Tamta część fosy stała się grobem dla tych nieszczęsnych, którzy ginęli na stokach cytadeli. My jesteśmy w 10. pawilonie. A propos tego, jak można do nas wjechać i nie płacić. Otóż tak, że trzeba skorzystać ze szlabanu, który znajduje się w Bramie Bielańskiej. Od Wisłostrady trzeba wjechać tutaj w tą wąziutką ulicę Czujną. Ten szeroki wjazd na parking, który przynależy do gmachu potężnego Muzeum Historii Polski, mniej więcej tutaj na planie budynku oznaczonego numerem 63. Natomiast bardzo efektownie w topografię wzgórza wkomponowany jest budynek, w którym znajduje się Muzeum Wojska Polskiego. To też mniej więcej tam, gdzie kiedyś znajdował się budynek oznaczony numerem 72. Natomiast Muzeum Katyńskie znajduje się w jedynej kaponierze, która dotrwała do naszych czasów, tej oznaczonej numerem 1. Cytadela to miało być samowystarczalne miasto. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale ten rozrastający się garnizon, czas największego rozwoju tego miasta, miasteczka w pewnym sensie, Cytadela zresztą z włoskiego, nic innego jak małe miasto. To oczywiście okres wojny krymskiej, czyli od 1953 do 1956 roku, czy możemy odrobinę zwęzić te daty graniczne. W każdym razie, w 1832 roku ma miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, ponieważ kasa płynie szerokim strumieniem ze skarbca Królestwa Polskiego. Tą inwestycję zamknięto w kwocie bliskiej 11 milionów srebrnych rubli, to równowartość 8,5 tony czystego złota. Te pieniądze pozwalały pracować tutaj każdego dnia do 2000 robotników, więc te prace naprawdę postępowały bardzo szybko. Do tego stopnia, że wizytujący tutaj plac budowy car Mikołaj I w 1934 roku uznał z zadowoleniem, że prace są tak zaawansowane, że właściwie można się zabrać za przygotowanie uroczystości, która faktycznie miała miejsce w 1935 roku. Było to uroczyste wręczenie Iwanowi Paskiewiczowi symbolicznego klucza do twierdzy. Od skromnych 2000 skoszarowanych tu w pierwszym okresie żołnierzy, w przededniu wybuchu powstania w 1863 roku, tutaj jest skoszarowanych 16 tysięcy żołnierzy, także naprawdę imponujące to było. Mury forteczne najeżone były artylerią lufową. 555 luf armatnich skierowanych było w stronę Starego i Nowego Miasta, żeby właśnie trzymać mieszkańców Warszawy w ryzach. Car Mikołaj I podczas spotkania z reprezentacją mieszkańców Warszawy bardzo wyraźnie powiedział, że jeśli dojdzie do jakichkolwiek zaburzeń, wyda rozkaz zburzenia miasta i z całą pewnością nie on je odbuduje. Dlatego ci, którzy przygotowywali kolejną insurekcję, zbliża się powstanie styczniowe, wiedzieli, że o ile myśl może wyjść z Warszawy, działania nie mogą się tutaj rozpocząć, bo to skoszarowane tutaj wojsko było zbyt silne. Był oczywiście jeden
wyjątkowo rzutki młodzieniec wojskowy Jarosław Dąbrowski, który optymistycznie zakładał, że jeśli uda się pozyskać oficerów carskiej armii, Rosjan, którzy wesprą insurgentów i będą skoszarowani czy w Modlinie, czy właśnie tutaj, to rzecz może się udać. No ale to szaleństwo, tego szaleństwa nie udało się zrealizować. W okresie poprzedzającym wybuch powstania, historiografia od 1860 roku, wzmożony czas manifestacji, to narasta wrzenie. Ten budynek przeznaczony był od 60 do góry 80 więźniów. Natomiast zdarzały się dni w 61, 62 roku takie, że przywożono tutaj do 2000 ludzi, którzy byli aresztowani, bo uczestniczyli w patriotycznych nabożeństwach, bo wędrowali w manifestacjach, które odbywały się na ulicach Warszawy. I wtedy bardzo użyteczne okazywały się te magazyny, kazamaty stworzone w przeciwfosie. I te przestrzenie magazynowe, w których miały być przechowywane lufy armatnie, stały się też miejscem, w którym przetrzymywano więźniów. Tutaj chciałam Państwu tylko pokazać, zwrócić uwagę na jedną rycinę, żeby powiedzieć dalej. My mamy takie, możemy mieć romantyczne wyobrażenie tej przestrzeni teraz, bo Cytadela zanurzona jest w założeniu parkowym, które zostało stworzone w połowie ubiegłego wieku, więc te kilkadziesiąt lat liczące drzewa wyglądają szalenie pięknie. Natomiast mieszkańcy XIX-wiecznej Warszawy widzieli łysą górę, na szczycie której stała mroczna twierdza. Legendy przejmujące, dramatyczne, które tego miejsca dotyczyły, no, były bardzo żywe w społeczeństwie. Dlatego wielu było przekonanych o tym, że jak zatrzaskują się wrota za nimi, to właściwie tylko śmierć, nie ma innego wyboru, innej możliwości. Co oczywiście było niezgodne z prawdą, bo wielu więźniów po tym, jak zostało przeprowadzone śledztwo, opuszczało to miejsce. Natomiast legenda, mroczna legenda tego miejsca trwała. Twórca koncepcji Cytadeli, a tu inicjator, który no, był przekonany właśnie o tym, że właśnie tylko potężny garnizon jest w stanie utrzymać ten miejsce. Teraz bardzo szybko przejdziemy przez tę część. Dedykowano powstaniu styczniowemu, dlatego przypominamy manifestację od 1860 roku, kiedy pogrzeb generałowej Grzegorzy Sobińskiej, dobrym, bohaterskim obrońcy woli z okresu powstania styczniowego, przerodził się w manifestację. Każdy, to tak zawsze jest w społeczeństwie ciemiężonym, że jak przychodzi czas odwilże, a odwilż Polska Zagorska, to jak właśnie po śmierci swego ojca, cara Mikołaja I władza, przejął Aleksander II, to właśnie amnestia w stosunku do uczestników powstania listopadowego, zwiększenie swobód. To jest właśnie czas, który sprzyja rewolucyjnemu wrzeniu. Jak człowiek jest bardzo znękany, to wtedy nie ma pańskich myśli. Nie myśli o tym, że lepsze może być wrogiem dobrego, tylko chce więcej, chce więcej, chce więcej. To blisko 30, przeszło 30 lat przecież. Od klęski powstania listopadowego to był wystarczający czas, żeby dorosła męska młodzież, która była przekonana o tym, że jeśli nie oni, to kto? Oni. Ich obowiązkiem jest zawalczyć o niepodległą ojczyznę. No i właśnie, coraz więcej manifestacji, które są organizowane przy okazji różnego rodzaju rocznic, nie tylko wydarzeń historycznych, ale też daty związane z bohaterami narodowymi. Te manifestacje, które przeradzają się w masakry, bo od tej z 27 lutego po z kwietnia strachu zamkowego, gdzie przeszło 100 osób, ginie kilkadziesiąt, zostaje rannych. I wtedy z ust arcybiskupa Piotrowskiego pada postulat skierowany do polskich patriotek i mamy do czynienia z tym absolutnie wyjątkowym z
z żałobą narodową. Wróciły do nas szczęśliwie już przykłady biżuterii patriotycznej. W południowym chłopaku w drugiej połowie XIX wieku było przyozdabianie sukien kosztowną biżuterią. Kosztowną biżuterią. Biżuterię można było spożytkować w ten sposób, że nawet trzeba było ją sprzedać, a uzyskane kapitały zainwestować w dozbrojenie przyszłych oddziałów, bo braki, jeśli chodzi o broń czy amunicję, no były przeogromne. To jest krzyż, który Niemcy pozwolili w 1916 roku ustawić w miejscu, w którym od 1864 roku i tak spotykali się Polacy. To było miejsce stracenia Romualda Traugutta i czterech członków jego rządu. To właśnie tam w rocznicę spotykali się Polacy, ale dopiero w 16 roku, jeszcze na niepodległą, przyjdzie trochę poczekać, zezwolono na to, żeby właśnie to miejsce uświęcone krwią bohaterów w ten sposób oznaczyć. Jeśli chodzi o symbole, o ich moc niezaprzeczalną, to tutaj sztandary oddziałów powstańczych i proszę zobaczyć marzenia, ten postulat federacyjnego, chociaż, ale jednak odbudowania Najjaśniejszej Rzeczypospolitej sprzed zaborów, czyli Królestwo Polskie i Ziemię Zabrane. Tutaj pogoń litewska, a doskonale Państwo pamiętają, pieczęć z okresu powstania styczniowego, wzbogacono o trzeci element Herbrusi, czyli Archanioła Michała. Tutaj część biterna, ten gwar biterny, bo insurekcja styczniowa to wojna partyzancka. W przededniu wybuchu powstania w większych twierdzach na terenie Królestwa Polskiego stacjonuje blisko 100 tysięcy carskiej armii. Po przeciwnej stronie od 5 do 6 tysięcy insurgentów. Dysproporcja jest tak potężna. Dopiero reformy cara Aleksandra II skróciły okres służby w carskiej armii. Wcześniej to było ćwierć wieku, więc tego czasu oczywiście jak udało się żołnierzowi przeżyć, a to przecież czas niesłychane dążenia, to można założyć, że był żołnierzem wyszkolonym. Po przeciwnej stronie, no niestety, słabo wyposażeni amatorzy. No ale cóż, też te kosy, ta żona tutaj przypominać o tej najliczniejszej warstwie społecznej, o grupie włościan, których chciano i próbowano już w manifestie inaugurującym wybuch powstania pozyskać do powstania przez gwarancję uwłaszczenia. Tutaj w tekście manifestu powinna być gwiazdka, że realizacja tych postulatów byłaby w pełni możliwa oczywiście w momencie odniesienia zwycięstwa. Doskonale wiemy, że tak się nie udało, natomiast ostatni dyktator powstania chciał jeszcze wcielić w życie właśnie te postulaty i to, że właśnie te nadania ziemi tym, którzy ją uprawiali, miało być argumentem za, żeby włączyć się w czyn biterny. Najważniejsze cele tutaj na dole. Tutaj jeszcze mamy opowieść o cudzoziemcach, bo o ile rządy zachodnich państw europejskich ograniczyły swój komentarz do wydarzeń, które się tutaj działy, do tego, że to jest po pierwsze wewnętrzna sprawa Rosji, to raz, dwa, to właśnie tutaj tylko noty dyplomatyczne, ale jeśli chodzi o odzew w społeczeństwie, no było zdecydowanie lepiej. Francuzi, Węgrzy, Włosi pospieszyli tutaj wspierać polskich insurgentów. Mamy absolutną pewność, że właśnie w tej celi od 19 maja do 5 sierpnia 1864 roku przetrzymywany był ostatni dyktator powstania Romuald Traugutt. Skąd ta pewność? Otóż stąd, że w 1919 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski zaprosił tutaj Mariana Dubieckiego, osobistego sekretarza Romualda Traugutta z okresu dyktatury,
Tak się złożyło, że panowie też w 10 pawilonie zajmowali cele obok, więc Dubiecki absolutnie bez żadnej wątpliwości wskazał tamtą celę. Właściwie to jest jedyna cela, co do której wiemy, że faktycznie ten właśnie więzień był w niej przetrzymywany. Tutaj ta cela jest odtworzona bardzo wiernie. Wszystkie okna cel były w ten sposób zablendowane, dlatego że istotnym punktem regulaminu był absolutny zakaz komunikowania się więźniów między sobą. To zabudowanie i taki ograniczony właśnie dostęp promieni słonecznych do celi było też po to, żeby właśnie więzień osadzony w tych celi nie mógł sobie porozmawiać z więźniem, który odbywał regulaminowy spacer na wewnętrznym dziedzińcu 10 pawilonu. Bardzo proszę rzucić tam okiem, a tutaj będziemy na chwilę, bo chciałam Państwu pokazać listy nieadresowane do nas. To są listy, które Józef Toczyski, Roman Żuliński, Rafał Krajewski, Jan Jezioreński napisali do swoich najbliższych. Tak też tutaj było, że więźniowie, którzy szli na śmierć, mogli w dniu swej śmierci pożegnać się z najbliższymi. Ponieważ ogromną grupą gości, którzy do nas przychodzą, jest młodzież szkolna, to właśnie zazwyczaj niesłychanie młodych ludzi zdumiewa ten absolutnie nie dzisiejszy stosunek do życia, do powinności wobec ojczyzny, także lektura tych listów jest szalenie przejmująca. Oczywiście niestety nie mamy oryginalnych, osobistych pamiątek po Traugucie. Muzeum w Wicheniu ma to szczęście, ale mamy przepiękną rzeźbę wykonaną przez Ksawerego Dunikowskiego. Głowa z cyklu Panteon Bohaterów Narodowych, stylizowana na głowę wawelską. Mam nadzieję, że się Państwu też tak kojarzy. No i tutaj ostatnia część ekspozycji na dole dotyczy syberyjskiej rzeczywistości, która była udziałem zdecydowanej większości więźniów, którzy tutaj trafiali. Historycy szacują, że przez 10 pawilon przewinęło się 40 tysięcy więźniów, a są tacy, którzy twierdzą, że tych tysięcy było 60. Także tak czy siak liczba naprawdę potężna. Jeśli chodzi o syberyjską rzeczywistość, być może przechodząc przez dziedziniec tutaj, jak wędrowali Państwo do głównego wejścia, to widzieli Państwo takie fundamenty od kuźni, kurowę zaimprowizowaną kuźnię, bo faktycznie taka się na dziedzińcu znajdowała. I ze wspomnień więźniów, którzy przeżyli okres czas tutaj wypowiedzi w 10 pawilonie, te odgłosy kwadła uderzającego, to są odgłosy, które zostawały z więźniami 10 pawilonu do końca. Tutaj widzimy te dwie trasy, które trzeba było pokonać od 10 pawilonu. Ci, wśród których na przykład był Aleksander Sochaczewski, czyli człowiek skazany na kilkudziesięcioletnią katorgę, bez określenia miejsca, gdzie tę karę będzie odbywał, musiał przewędrować 6 tysięcy kilometrów do Irkucka. Dopiero w Irkucku zapadały decyzje, czy będzie pracował w kamieniołomach, czy w kopalni, czy gdziekolwiek indziej. Także to Syberia w owym czasie nazywana jest największym carskim więzieniem bez dachu. Zresztą te trasy są naznaczone drogami Rybaków. Regulaminowo wędrowano 2 dni, taki dystans blisko 30-kilometrowy. Trzeci dzień wędrowano tak zwanymi etapami. Na etapie były baraki, pamiętają za czasy jeszcze Saratyka pierwszego. Skandaliczne warunki, wobec tego więźniowie, nawet jak byli szalenie zmęczeni, to podrywali się i starali się wędrować dalej, żeby nie być pożywieniem dla insektów. W każdym razie, jak pogoda pozwalała, to wtedy wędrowano w sposób ciągły, to znaczy te 2 dni wędrówki, jeden dzień odpoczynku.
te etapy też były potrzebne po to, żeby mogło się wymieniać załogi tych, którzy konwojowali więźniów, bo więźniowie szli całymi kolumnami. Oczywiście można było, nie trzeba było tej wędrówki odbywać perpetuum od początku do końca, ale trzeba było mieć jakieś kapitały, bo podróżując koleją więzień, oczywiście miał taką możliwość, żeby nie straszyć innych towarzyszy podróży. Oczywiście taki więzień nie był zakuwany w kajdany. Wobec tego musiał mieć eskortę, także trzeba było nabyć nie tylko płacić swoją podróż koleją, ale również tych miłych towarzyszy. Zdarzało się to wobec tego rzadko. Tutaj mamy taką fotografię pokazującą więźnia, który zyskał łaskawość eskorty, bowiem dotyczy go przywilej podwiązania łańcucha na pasku parcianym do pasa. Takiemu nieszczęśnikowi wędrowało się odrobinę lżej niż temu, za którym ten łańcuch się po prostu ciągnął. Jeśli ktoś z Państwa ma nieotwartą ochotę sprawdzenia ciężaru kajdan aresztanckich, bądź te ważą raptem 2 kg, także to nie jest nic jakoś przejmującego, nie wiem czy ma Pan ochotę. W każdym razie kajdany tego, który wędrował na Syberię, to już było kilkanaście kilogramów, więc rzecz robiła się o tyle dramatyczna, że po prostu zmieniające się warunki atmosferyczne doprowadzały do ran. Także to się wydaje, że tak. Oczywiście, że tak powiem, przekupność carskiego systemu penitencjarnego dawała też możliwość, żeby właśnie w przypadku możliwości opłacenia się kowal czasem wychodził naprzeciw gdzieś tam potrzebom więźnia i zakuwał na tyle luźno, że można było próbować wysunąć dłonie z kajdan. No ale to też zdarzało się rzadko. Spójrzmy na górę. Śmiertną celę jednoosobową. Po zakończeniu śledztwa więźniowie trafiali do cel czteroosobowych. Biorąc pod uwagę warunki, w jakich przyjdzie przebywać więźniom kilkadziesiąt lat później, wydaje się, że tutaj jest prawie komfortowo, jeśli chodzi oczywiście o przestrzeń. Faktycznie codzienność tutaj była nużąco powtarzalna. Gdyby nie fakt, że z tyłu głowy cały czas więzień, który był tutaj osadzony, miał tę perspektywę, że być może jego życie zakończy się na stokach cytadeli, to ta codzienność byłaby dosyć znośna, bo dzięki temu, że to więzienie znajdowało się na terenie twierdzy, to więźniowie nadspodziewanie dobrze byli karmieni. Żołnierzy trzeba dobrze karmić, no i więźniów w związku z tym też można było przyzwoicie karmić. Żeby jakaś zaraza nie wyszła z więzienia i nie pozbawiła skuteczności bojowej wojska, to też więźniowie mieli tutaj opiekę medyczną, co będzie kluczowe w przypadku Józefa Piłsudskiego za chwil kilka i jego epizodu związanego z pobytem w X Babilonie. Także nie było tak źle, ale był ten absolutny zakaz komunikowania się więźniów. Do zakończenia śledztwa nie można było przyjmować żadnego wsparcia z zewnątrz, żadnych paczek ani od rodziny, ani od, nie wiem, tutaj organizacji, przeważnie kobiecych, które wspierały więźniów. Wobec tego kobiety, które czasem tutaj trafiały, miały przywilej korzystania z łaźni raz w miesiącu, co oczywiście można próbować argumentować menstruacją. Panowie nie mieli tyle szczęścia z naszej dzisiejszej perspektywy. Korzystanie z łaźni odbywało się po zakończeniu śledztwa
w odstępach czasem kilkumiesięcznych. Do zakończenia śledztwa też nie mogli więźniowie otrzymywać bielizny z zewnątrz, więc nawet to, jak dbali, próbowali dbać o higienę, to i tak musieli potem założyć strój, w którym tutaj zostali przewiezieni. Nawet pewnie jakoś sobie z tym radzili. Tutaj mamy przykład toalety. O tym, jak tutaj było sanatoryjnie, też niech zaświadczy fakt, że to było jedyne carskie więzienie, z którego nieczystości, z cel, nie wynosili sami więźniowie, tylko żandarmi. Więźniowie, którzy byli tutaj osadzeni, nie musieli absolutnie nic, poza rzeczą najważniejszą i jedyną, czyli poza skrupulatnym i szczegółowym składaniem zeznań w sali komisji śledczej, do której przejdziemy za chwilę. Jeśli chodzi o dbanie o cele, o to, że na przykład więźniowie twierdzili, że jest im za zimno, sygnalizowali swoje potrzeby gestem. Uderzali w drzwi celi od środka, wchodził żandarm. Nie było potrzeby, żeby się do siebie odzywać, tylko gestami. Jeśli było za zimno, więźniowie wskazywali na piec. Jeśli naczynie było przepełnione, czy już zbliżał się kres pojemności, to wskazywali więźniowie na toaletę, czy na podłogę, że jest brudna i wtedy żandarmi się tym zajmowali. Dosyć to osobliwie Piłsudski też to we wspomnieniach opisywał jako rzecz zdumiewającą. W ogóle był oszołomiony swobodą, jakiej tutaj doświadczył, a swoboda polegała na tym, że sprzęty, które były wyposażeniem cel, nie były przykręcone do podłogi. Piłsudski miał szerokie doświadczenie, jeśli chodzi o różne carskie więzienia i tam nie było tego luksusowo. Mamy informację, że towarzysz, który przywozi na głośnienie się 15 minut Tutaj przestrzeń dedykowana Stefanowi Ochrzei. Niezwykle... 26 września 1908 roku. Akcję planowaliśmy długo. W końcu nadszedł czas dobry. Czas zrobić coś większego. Czas społeczeństwo polskie hutem bomb obudzić z letargu niewoli. Pod moim dowództwem bojowcy do akcji ruszyli. A plan był śmiały. Opanować wagon pocztowy, zterroryzować obsługę i pieniądze przejąć. Ładunek dynamitowy miał rozerwać szyny, ale ląd zamógł i trzeba było specjalistą. W każdym razie ten 19-letni bodaj młodzieniec został tutaj stracony. Jego imieniem został nazywany kolejny, bodaj trzeci z kolei syn Ochrzejów. I proszę sobie wyobrazić, że bracia, było chyba czterech braci. Jeden z nich zginął w roku 20, kolejny lotnik w 39, też zdaje się Stefan Ochrzeja. Także ta rodzina zapłaciła po prostu potężną daninę krwi ojczyźnie. No a tutaj mamy rzeczywistość rewolucyjną. Może ja się zamknę na chwilę, bo się właśnie zaczyna film i to jest dosłownie dwie minutki. O tym, jak można puszką śledzi steranizować załogę pociągu. Czas społeczeństwo polskie hutem bomb obudzić z letargu niewoli. Rewolucjoniści nie mają czasu pracować, wobec tego nie mogli kombinować jak znaleźć. Proszę wejść tam do tej przestrzeni. Po zmaganiach dwie bomby detonujemy. Ale konwojenci w pociągu się manifestują, a my już na ani jednej bomby nie mamy. Krzyczę po rosyjsku otwierać, jeśli nie, bombę rzucę i zaczynam odliczać. Blef pospodkowo. Konwojenci poddani, my lub w pośpiechu pakujemy wyworki. Nikt z naszych nie zginął. Plan wykonamy. 26
września 1908 roku. Akcję planowaliśmy długo. Kilkukrotnie się panowie przymierzali na akcję. I to, że wreszcie udało im się spotkać, porozumieć, doprowadzić do finału, to tak nie pamiętam teraz tytułu. Aha. To się tam jest główną rolę. Gorączka. Na podstawie dzieł świetnego pocisku Struga. Tak. On gra anarchistę. Tak. Przestrzeń dedykowana Józefowi Piłsudskiemu. A to rzecz jest dosyć osobliwa. Zaproszę Państwa tutaj, do środka. W 1900 roku wpada drukarnia, która od jakiegoś czasu działa w Łodzi. Piłsudski z pierwszą małżonką Marią działają od bodaj 4 lat już. Piłsudski przygotowuje artykuły do robotnika. W wyniku fatalnego zbiegu okoliczności wpada ta drukarnia. I Piłsudscy, niezależnie od siebie, zostają przewiezieni do Warszawy, do 10 pawilonu. Maria dzień czy dwa dni przed Józefem. I nagle towarzysze orientują się, że chyba stracili lidera, bo albo Sybil, albo Szubienica. Generalnie no, jest słabo. Było kilka okazji, żeby Piłsudskiego odbić. Jakoś się towarzysze nie zorganizowali. No i zaczyna się gorączkowe zastanawianie, jak jednak z tego 10 pawilonu Piłsudskiego wyrwać. Jest faktem, że nikt nigdy z 10 pawilonu nie uciekł. Wobec tego opierając się na tym, że więźniowie mają tutaj opiekę medyczną, zapada decyzja o tym, że Piłsudski zostanie poinstruowany, jak udawać człowieka chorego psychicznie. Dostaje stosowne instrukcje i z zaangażowaniem, być może obdarzonym talentem aktorskim, obłęd zaczyna tutaj, że tak powiem, odgrywać. Zasugerowano mu, żeby w sposób gwałtowny, nienormatywny reagował na ludzi w mundurach. Tutaj załoga tego miejsca jest umundurowana, wobec tego to szaleństwo objawia się właśnie tym, że reaguje w sposób gwałtowny, jak pojawia się tutaj człowiek w mundurze. Zalecono mu, żeby w obawie przed otruciem odmawiał pożywienia, także to były naprawdę drakońskie podpowiedzi. Wobec tego znękany fizycznie Piłsudski, na początku jak ma siłę, to jeszcze odstawia tutaj teatrum, wdrapuje się na piec, rzuca jajkami, które wcześniej zbiera. Tutaj załoga tego miejsca stara się mu dogadzać, jeśli chodzi o pożywienie, on absolutnie odmawia przyjmowania posiłków. Ale mijają kolejne tygodnie, Piłsudski słabnie i w którymś momencie już nie ma ochoty na tą maskaradę. Decyduje się na to, żeby po prostu zaniechać tego teatru. I paradoksalnie właśnie jak zaczyna się zachowywać normalnie, uwielgadnia swoją chorobę. Naczelnik tego więzienia decyduje się na zwołanie konsylium. Zostaje tutaj zaproszony wybitny psychiatra Sabasznikow. I według relacji Piłsudskiego natychmiast, na początku rozmowy, Sabasznikow orientuje się, że rozmawia z człowiekiem zdrowym, ma myślę. Mało tego, panowie mają bardzo zbieżne poglądy, wobec tego Sabasznikow, nie bacząc na niebezpieczeństwo, decyduje się wypisać kłamliwe zaświadczenia, że Piłsudski jest osobą chorą psychicznie, którą bezwzględnie należy hospitalizować.
bo właśnie w tym wywiezieniu stąd Piłsudskiego, z przywiezieniem go do szpitala psychiatrycznego, tam towarzysze socjaliści upatrują możliwości wyrwania swego lidera z, tutaj z ław systemu. I faktycznie to się udaje. Zapada decyzja kilka tygodni później o tym, że Piłsudski zostanie przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Petersburgu i tam stosunkowo w krótkim czasie udaje się go wyrwać. Ale o ile mamy tego bohatera, o którym mówiłam Państwu na dole, Romualda Traugutta, który jest bohaterem ze Spiszu, pomimo tego, że wojskowym, zasłużonym i docenianym w carskiej armii. Jednak jego bezkompromisowa postawa, to takie oddanie sprawie, poświęcenie się sprawie absolutne, czyni z niego bohatera, który nie ma wrogów, nikt o nim źle nie mówi. Natomiast w tym przypadku, w przypadku kolejnego, innego wybitnego więźnia, mamy do czynienia z politykiem szalenie kontrowersyjnym, który miał zagorzałych zwolenników i równie zagorzałych przeciwników. Wobec tego, ponieważ Józef Piłsudski był spryciarzem, wykoncypował, że zapomniał o tym, że był w dziesiątym pawilonie, ponieważ absolutnie nie po drodze było mu z tym, że wyszedł z tego miejsca z nalepką, czy nie wiem, tutaj człowieka chorego psychicznie. Doskonale Państwo wiedzą, że przez bliskie pokrewieństwo rodziców Piłsudskiego potomstwo, jakie wydali, obarczone było psychicznymi deficytami. Dwie siostry Piłsudskiego chorowały na schizofrenię. Nie wiemy, co trapiło starszego o rok brata Józefa Piłsudskiego, Bronisława, który zginął w dość tajemniczych okolicznościach. W każdym razie przeciwnicy Piłsudskiego bardzo głośno mówili, że Piłsudski nie udawał psychicznie chorego. Przecież wszyscy wiedzą, że był psychicznie chory. Wobec tego Piłsudski postanowił twierdzić, że w 10. pawilonie nie był. Także proszę sobie wyobrazić, jak w tym 1919 roku naczelnik państwa, czyli zupełnie inna sytuacja niż ta 19 lat wcześniej, kiedy jako młody człowiek zostaje tutaj przewieziony i jest więźniem. Jego sytuacja jest diametralnie inna, ale w tym 19 roku przybył tutaj przede wszystkim po to, żeby upamiętnić Traugutta. Ale naczelnik państwa, który ma swoją świtę, nie przewidział tego, że świta będzie chciała upamiętnić też wodza, który tutaj cierpiał. I pomimo tego, że wódz chciał nie pamiętać o tym okresie, no to musiał sobie o nim przypomnieć i skromnie zgodzić się na to, żeby też były tutaj. Także jeśli chodzi o historię taką paramuzealną tego miejsca, to ten 19 rok jest właściwie tą datą, kiedy tutaj udostępnione mają być dwie cele społeczeństwu. Jedna dedykowana Traugutowi, druga Piłsudskiemu. Tutaj szaleństwo Piłsudskiego, więc chyba nie ma czemu się przywrócić. Może Państwo jeszcze mogę rzucić tutaj ogień, bo to absolutnie przejmujące miejsce, sala komisji śledczych. Tutaj zapadały decyzje o życiu bądź śmierci więźniów. Wyroki prawomocne mogły zapadać tylko w obecności najjaśniejszego pana. Obecność cara z portretu była wystarczająca. Trzech członków komisji, podsądny, sekretarz, oficer żandarmerii, który prowadził śledztwo. Ikoniczny obraz Aleksandra Sobaczewskiego zatytułowany Pożegnanie Europy. W okresie PRL-u ja też w tym okresie pobierałam edukację szkolną. Ten obraz był szalenie powszechny, jeśli chodzi o podręczniki do historii w tej części dotyczącej powstania styczniowego. Właściwie były trzy takie ikoniczne obrazy Sobaczewskiego, które będą mogli Państwo obejrzeć tutaj u nas w 10. pawilonie. Pożegnanie Europy. Do tej pory bardzo często wykorzystywany materiał ikonograficzny też w literaturze przedmiotu. Widzimy tutaj moment przejścia do granic Europy. Więźniowie mogli jeszcze liczyć na to, że doszedł tutaj wiadomość o tym, że został wyrok jakoś zweryfikowany. Natomiast bez kres Azji, bez kres Syberii już taką możliwość absolutnie odbierał.
Ten obelisk znajdował się we wsi Wioszoty u podnóża pasma Gurgula. To pasmo, znakomicie Państwo wiedzą, jest naturalną granicą między Europą i Azją. I tutaj mamy tych nieszczęśników. Wśród nich autoportret Sochaczewskiego, który jako 19-letni młodzieniec właśnie tą swoją młodzieńczą brawurę, talent artystyczny postanowił oddać ojczyźnie. Wrócił do mieszkania, jak akurat odbywała się rewizja, ponieważ było w tym mieszkaniu wiele obciążających go rzeczy. Został aresztowany, bo na swoje nieszczęście w sposób gwałtowny zareagował na sytuację w swoim mieszkaniu. Ponieważ miał broń, nie zawahał się jej użyć, ranił jednego z żandarmów. To, że to zranił, było interpretowane w sposób bezpośredni w sali komisji. Tam uznano, że próbował po prostu, czy walczył z zamiarem pozbawienia żandarma życia. Wobec tego wyrok, jaki usłyszał, mógł być tylko jeden. Został skazany na śmierć. I o tym, że z Petersburga przyszła zmiana wyroku, dowiedział się stojąc u stóp szubienicy. Było wielu nieszczęśników, do których informacja o tym, że wyrok śmierci został zamieniony, docierała z Petersburga z pewnym opóźnieniem. Ich ciała spoczywały już w głębokich dołach w kwasie cytadeli, a dopiero dochodziła taka informacja. Wobec tego w ostatniej chwili ocalony Sochaczewski był przekonany, że to jego życie zostało zachowane po coś, ponieważ zostawił wspomnienia, więc sam w ten sposób interpretował to, co się stało w jego życiu. W każdym razie, ten 19-letni młodzieniec wędrował do Irkucka przez półtora roku, skracając dramatycznie te blisko 25 lat, które spędził na Syberii, potem blisko ćwierćwieczu wrócił do Europy. Jego niesłychanemu hartowi ducha należy przypisać to, że zdecydował się kontynuować swoją edukację artystyczną. Wybiera jedyny słuszny w owym czasie kierunek, czyli Kurfürstowską Akademię w Monachium. I tam zresztą widzą Państwo, że to monachijska szkoła, te sosy i ten realistyczny sposób, już wtedy przecież stający się powoli archaicznym sposobem malowania. W każdym razie, wtedy w 1890 roku decyduje się na to, żeby stworzyć właśnie to monumentalne płótno. Mamy tutaj studia do tego obrazu, tak? To szkice, gdyby mieli Państwo mnóstwo czasu i ochotę na trening uważności, to można z tych puzli spróbować ułożyć ten obraz. Się, bo już mamy po 15:00 na szczęście towarzysz, który ma przywieźć na głosienie, dzwonił, że się trochę spóźnię, ale będzie najdalej 15, powiedz. To może tylko tak bardzo krótko. To co wydaje się tutaj intrygujące, proszę wybaczyć ten subiektywny ogląd. Być może uwagę Państwa zwrócili mężczyźni z dosyć osobliwymi z naszego dzisiejszego punktu widzenia fryzurami. Tak carski system penitencjalny znakował więźniów. Ogolona połowa głowy, połowa twarzy. W przypadku więźniów kryminalnych jeszcze właśnie te stemple, deseczki nabite ostrymi gwoździkami, katorżnicy, więc litera K, A, T. Odciskano te stemple na policzkach i na czole więźnia, rany zacierano prochem i tworzyło się coś w rodzaju naprawdę trwałego tatuażu. Więźniowie byli jeszcze znaczeni tymi kolorowymi rąbami. Pierwsze litery nazwy guberni, do której więźniowie mieli być skierowani. To znacznie ułatwiało sprawę i pracę tym kozakom, którzy konwojowali więźniów. Nie trzeba było doprowadzać do jakiejkolwiek interakcji, bo wystarczyło więźnia w sposób gwałtowny odwrócić i tych oznaczonych tak samo na określonym etapie skierować na dalszą drogę. Także tak to. Mamy tutaj kobiety, które nie są skute. To są te dobrowolne towarzyszki, które podejmowały trud wędrówki za swoimi bliskimi. Często zdarzało się, że niezamężne córki towarzyszyły sędziwym
ojcom, żeby być odpowiednim wsparciem. To może pokażę Państwu jeszcze te dwa inne ikoniczne obrazy, tym bardziej, że jeden jest ma współcześnie malowaną kopię. I tak jak w Muzeum Wyobraźni Łosiaka mogą Państwo na tej kopii zobaczyć, jak wyglądała kolorystyka obrazów Sochaczewskiego oryginalna. Bo to nasza kolekcja licząca przeszło 120 obrazów jest pokryta ściemniałym od starości werniksem, czyli rodzajem lakieru. A tutaj mają Państwo tą biel, może nie jak u Chełmońskiego głęboką, ale właśnie ten warsztat malarski Sochaczewskiego też był znakomity. Drugi i ostatni w naszej kolekcji autoportret Sochaczewskiego. Sochaczewski żył długo, blisko 80 lat, ogarnięty i owładnięty obsesją syberyjską. My mamy tu przeszło 120 obrazów. Sochaczewski przez przeszło 20 lat tworzył obrazy tylko o tematyce syberyjskiej. Nie podejmował żadnych innych tematów malarskich, uznając je za zbyt błahe. To, że mówię o obsesji syberyjskiej, jest argumentem dla mnie wystarczającym to, że powstało 150 obrazów przez te przeszło 20 lat i z żadnym z tych obrazów Sochaczewski nie był w stanie, nie chciał się rozstać. Więc samotność Sochaczewskiego obudowana była obrazami. Uwolniony został przez zarząd miasta Lwowa, który zdecydował się sędziwemu Sochaczewskiemu za przekazanie kolekcji przekazać dożywotnią rentę. Oczywiście z zastrzeżeniem, że nie zostanie dopuszczone do rozproszenia kolekcji. Trzeci ikoniczny, być może zwracam uwagę na te obrazy śmierci na paczce, bo być może patrząc na nie, przypominając sobie Państwu, że faktycznie w tych podręcznikach do historii ten Sochaczewski był. Jeśli nie pożegnanie Europy, to być może któryś z tych obrazów. Obrazy malowane w określonej palecie barw to tak zwane sosy, czyli beże, brązy, szarości. Mamy tutaj kilka obrazów malowanych techniką mydlową. To jest codzienność usolu, bo Sochaczewski został skierowany do pracy w warzelni soli. Proszę uważać, tutaj jest sobie. I właśnie codzienność w baraku, ponieważ był katorżnikiem, to jego codzienność działa się właśnie w baraku. W tym pierwszym etapie właściwie sytuacja katorżników z zasady cięższa była lepsza od tych skazanych na zsyłkę, dlatego że katorżnicy byli kierowani do baraków i mieli jakąś podłogę, jakiś dach nad głową i policję. Swoje życie zbudować, znaleźć miejsce do zamieszkania i znaleźć pracę, zajęcie, które pozwoli, nie wiem, na zakup czy zorganizowanie jedzenia. Proszę zobaczyć, tak jak śniegu Sochaczewskiego jest ciekawe, fenomenalnie też malował zamieć. Bo tutaj, to już jest ostatnie pomieszczenie, mamy cykl zatytułowany ucieczka, szalenie dramatyczne, także bardzo dobrze, że nie mają Państwo czasu, bo straumatyzuje Państwa twórczością Sochaczewskiego tylko trochę. A jak będą się Państwo chcieli zdołować, będą Państwo czuli, że jest w Państwa wnętrzu moc, to wtedy zapraszam do kontemplowania sztuki Sochaczewskiego, która naprawdę potrafi dać w kość. Tutaj mamy rodzinę z maleńkim dzieckiem, która widocznie zdecydowała o tym, że chce zmienić przyszłość właśnie na tego dziecka. I to dramatyczny finał tego konceptu ze swego uścisku śmierci. Tutaj już głodne zwierzęta i ten obraz pokazujący, jak łatwo było w przestrzeni syberyjskiej zniknąć. Tutaj jest gryjący księżyca też opakujący swojego niezawodnego towarzysza. Natomiast Sochaczewski symbolista, już nie Monachijczyk, to Polonia, czyli obraz na absolutny finał. Taki Sochaczewski, prawie malczewski. Ojczyzna jeszcze zniewolona, ale rozjaśnione słońcem niebo. Sztandar powiewający na wietrze.
i ten młodzieniec, przede wszystkim opierający rękę na rękojeści szabli, to jest zapowiedź wolności. Tutaj jeszcze, tego traumatyzowania nie zabrakło, cela dedykowana Karolowi Lewitu, czyli teraz znowu odrobinę się cofniemy. Nieszczęsny młodzieniec, który poddawany ciężkiemu śledztwu zdecydował się dobrać sobie życie, podpalił łóżko drewniane z silnikiem, do którego wcześniej się przywiązał. Rzecz o tyle dramatyczna, był synem Polki i Francuza. I z dyplomatycznego punktu widzenia jego ojciec czynił starania, żeby wyrwać stąd syna. I gdyby nie ta dramatyczna decyzja tego młodego człowieka o tym, żeby zakończyć swoje życie, to najprawdopodobniej wyszedłby stąd, bo jego winy były absolutnie niewystarczające do tego, żeby był poddawany temu ciężkiemu śledztwu. Mamy tutaj taki dosyć osobliwy sprzęt w tej celi, to jest ten fotel. Mamy bardzo serdeczną prośbę, bo ludzie będą czekać. Dobrze, wszystkiego dobrego, bardzo Państwu dziękuję. Do następnego razu. Do następnego razu. Tak pomyślałem, że to jeszcze raz powtórzę. Zdecydowanie dłużej, dlatego że po prostu. My to pytamy wstecznie. Nie spodziewałam się też Państwa dzisiaj. Dziękuję.